wszystko do jednego wora? Na rachunek przyszła pora. Opłata miesięczna za nieprawidłowo segregowane odpady 82 zł od gospodarstwa domowego. Osiem ankiet pozwoliło na uzyskanie pogłębionych odpowiedzi, które dały możliwość sformułowania wniosków w zakresie dominujących poglądów i trendów wśród zaangażowanych mieszkańców. Takie zdanie przeczytaliśmy w liczącym niemal 200 stron dokumencie zatytułowanym Gminny Program Rewitalizacji Miasta Suwałk do roku 2030. Konsorcjum Projekty Miejskie opinie zaledwie niespełna 0,2% mieszkańców miasta uznało za dostateczny fundament pomysłu na rewitalizację miasta. Ta znikoma grupa wskazała autorom dokumentu na przykład na istotność rozdzielenia ruchu rowerowego od pieszego. Za taką potrzebą opowiedziało, jak wynika z przepisów, około 66 osób. Ta znikoma reprezentacja mieszkańców mówi o nadmiarze samochodów w centrum oraz o konieczności poprawy bezpieczeństwa i wygody pieszych. I to z tego powodu, pracując nad koncepcją rewitalizacji ulicy Kościuszki od ulicy Dwornickiego do Wigierskiej, za stosowne uznano kilka bardzo kontrowersyjnych pomysłów. Wśród nich między innymi największe udogodnienia dla ruchu pieszego i rowerowego. W tym odrębne bezpieczne pasy rowerowe, na przykład oddzielone zielenią, w celu umożliwienia dojazdu do szkół. Kolejny pomysł – zwężenie lub esowanie pasów ruchu lub przesunięcie komunikacji kołowej na jedną stronę. Równie zaskakujący jest pomysł ustanowienia na tym odcinku strefy zamieszkania z docelowym wyłączeniem samochodów z ruchu. Wprowadzenie charakterystycznej i bogatej zieleni czy energooszczędnego oświetlenia dużej liczby stojaków rowerowych można już uznać za drobiazgi. Autorom marzy się także ożywienie ulicy Kościuszki. Widzą tu punkty usługowe, gastronomiczne. To ostatnie szczególnie zaskakuje, bo skoro mieszkańcy protestują w sprawie trzydniowego blues festiwalowego zgiełku, to z pewnością pomysł lokali i ogródków gastronomicznych działających przez cały rok pod oknami też raczej uznają za uciążliwy. Kilka, może kilkanaście lat temu inna koncepcja dotycząca Kościuszki mówiła o wyprowadzeniu stąd wszystkiego, co stanowiło codzienny element życia. Miała to być ulica banków i instytucji publicznych. Skutecznie wymieciono stąd wszelkie przejawy typowo miejskiego życia. Suwalczanie dziś mówią, że to wówczas zabito ulicę, którą dzisiaj próbuje się ożywić. I to kosztownie, bo choć wybudowano tu parkingi, dzisiaj chce się stąd wyprowadzić ruch samochodów. Zabrano stąd blues festiwalowe sceny, by za chwilę wpaść na pomysł uruchamiania tu usług gastronomicznych. A to wszystko w oparciu o 51% ze 128 ankiet od zaangażowanych mieszkańców układających miasto ponad 68 tysiącom Suwalczan. Pominiętym, bo niezaangażowanym.